Witam serdecznie. Dzisiaj jest sobota. Mam wolny dzień. Cieszę się bardzo, ponieważ jakoś w tym tygodniu miałam tak strasznie dużo rzeczy do zrobienia i po prostu czułam się taka zmęczona i dlatego też mogę sobie właśnie odpocząć. Więc jestem w kuchni i postanowiłam, że zrobię sobie kawę. A w ogóle to już dzisiaj piłam jedną kawę, już zjadłam śniadanie, bo jest już godzina 14. Właściwie 15 prawie, że. Ale tak strasznie mi się chce spać, mimo że się wyspałam w sumie. Że po prostu postanowiłam, że sobie zrobię drugą kawkę, ale właśnie taką z cukrem. Tutaj mam cukier trzcinowy. I zaraz będę właśnie sobie ją robić. Ale to będzie taka kawa z mleczkiem, ponieważ rano... Ja w ogóle piję czarną kawę bez cukru, ale postanowiłam, że... A właśnie mi się mleczko skończyło. Tak, super. A jeszcze mam jedno. Teraz go wyjemy. Bo ja lubię, jak już piję z mleczkiem kawę, to lubię. Jest dużo tego mleczka. Więc słuchajcie, właśnie wsypywałam tutaj cukier i w ogóle myślałam, że nagrywam film, ale oczywiście tak jakoś przycisnęłam przycisk, że niczego na pewno nie nagrałam, więc kawka już jest gotowa. Widzicie, ma w takiej fajnej szklaneczce. One są ładne te szklaneczki z uszkiem. I na takiej nóżce, na takiej podstawce to fajnie wygląda. Postanowiłam, że nagram Wam jeszcze taki mini haul jedzeniowy. Tylko, że już wyjęłam te rzeczy z reklamówki, mam jak w kuchni, to tutaj je Wam pokażę. Więc tak, mam jogurt grecki, mam dwa kiwi, banana, mandarynki. Kupiłam sobie kaki, to jest też mój taki ulubiony owoc. I bardzo dawno nie jadłam grejpfrutów. I też jakoś mi się tak zechciało zjeść grejpfruta, więc sobie kupiłam. Dwa pomidorki, serek mozzarella, sos czosnkowy i bardzo fajne, coś takiego, pasztet pomidorowy z cieciorką, to jest bardzo dobre. To jest taki wegański w sumie produkt, a właśnie naprawdę bardzo, bardzo smaczny. To chyba kupiłam w Auchan, ten pasztet, a jogurt grecki no to kupiłam w Kauflandzie, sos czosnkowy też, serek też, no i owoce w większości tak samo. A w Auchan chyba kupiłam właśnie, wydaje mi się, że w Auchan. Takie mleczko kokosowe małe, bo jak mam duże mleczko, przeważnie nie jestem w stanie zużyć go sama, a takie właśnie w małej ilości dodawane tam do różnych potraw, to jest dobrze wykorzystane w całości. Wolę w tych mniejszych opakowaniach, nie wiem. Też właśnie ci producenci robią wszystko w takich wielkich tych opakowaniach. Uważam, że powinny być różne opakowania i mniejsze, i większe, bo na przykład jeżeli ktoś jest sam, albo są dwie osoby, no to... No nie są w stanie zużyć tego i to się po prostu marnuje i wyrzuca. Szkoda. Witajcie. Dzisiaj jest niedziela. Idę właśnie na wybory. Tak wyglądam. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczyć. Może później Wam się pokażę. Ale właśnie to jest ta sukieneczka, którą pokazywałam Wam w tym holu. Taka jesienna. I uważam, że to bardzo ładnie wygląda. Także idę. Więc ja tak wyglądam. Czy coś widać? Idę zagłosować. Cieszę się, że jest taka ładna pogoda w trakcie mojego urlopu. Zawsze gdzieś się ktoś tutaj kręci, ale nie lubię tak nagrywać. Ale zobaczcie, jeszcze widać, jak to jest ładniejsze i się nie, chyba nie za bardzo. Już tyle liści i niedługo pewnie będzie zima i vlog u nas. Ja chciałam Wam powiedzieć, że mam kalendarz adwentowy i pewnie trochę tego vlogmasu w moich filmach się znajdzie. A teraz właśnie jeszcze po prostu sobie tutaj chodzę i przeżywam
w ostatnie chwile. Takie ładne, ciepłe. Przed rozpoczęciem się jesieni. Natomiast kuleczka wygląda już tak ładnie. Cieszę się, że jeszcze można chodzić w takich rzeczach jak ramoneski i tym podobne rzeczy. Bo bardzo lubię taki styl. Witajcie, wróciłam już do domu po moim spacerze i zobaczcie, jakie u mnie jesienne klimaty. Piękne liście i zapaliłam świeczkę taką waniliowo-ciasteczkową z Ikei, która przepięknie pachnie, a te dynie dostałam wczoraj od mojej cioci, która ma ogródek i domek i po prostu może właśnie w tym ogródku mieć takie dynie, więc zobaczcie, jak już Halloweenowo się robi. Po prostu jesiennie i te piękne, kolorowe liście. I tutaj właśnie w kuchni postanowiłam to nagrać. Przy tym miałam takie dobre światło i wyglądało to naprawdę ekstra, ale teraz jest już niestety ciemno wieczór, bo rozmawiałam trochę przez telefon, no i po prostu już to światło jest inne, takie wieczorne. Ale uważam, że i tak to wygląda bardzo ładnie. No i tutaj właśnie w kuchni tam stoi taki słoiczek z wrzosem, a z tyłu leży sobie chlebek, także no tak to wygląda, ale zobaczcie, te dynie są po prostu piękne, naprawdę piękne dyńki, na pewno z nich zrobię może zupę krem, albo nie wiem, może ciasto dyniowe, ale na razie jeszcze one będą sobie tak tutaj stały i czekały na takie jesienne filmy, bo może jeszcze je wykorzystam do dekoracji najpierw. To jeszcze dwa takie listki kolorowe i te wyglądają naprawdę przepięknie. Powiem Wam, że ta świeczka tak pachnie ciasteczkowo, że zachciało mi się jeść. Witajcie, dzisiaj jest poniedziałek, mam wolne, więc postanowiłam, że Wam się pokażę. Później Wam się pokażę w całości, bo tutaj mam za mało miejsca, żebyście mogli to zobaczyć. Także idę się przejść. Jadę właśnie do Ikei, przejeżdżam przez wiadukt i zobaczcie, jak już złocą się liście na drzewach. Bardzo świeci słońce, jest gorąco. W każdym razie idę zobaczyć, co tutaj mamy. Skoro już nagrywam, to pokażę Wam jeszcze taki piękny ogródek, który tutaj właśnie dostaliśmy w domu. Właściwie moi rodzice go dostali, no ale zobaczcie, on jest jeszcze zapakowany. Jest w takim szklanym flakonie, pojemniku. No i wystarczy go co 3 dni podlewać i myślę, że będzie ładnie wyglądał. Tutaj ma taką palemkę, nie wiem jak to się będzie trzymało, ale jest śliczny. Wróciłam z Ikei i pokażę Wam, co sobie kupiłam. Poduszkę taką. Ja mam akurat 70 na 80 cm i teraz nie wiem, jaka to jest, bo jedna była za 29 zł, druga za 30 i jedna była taka z takim wyższym wypełnieniem, a druga z niższym. Ja chciałam tą mniejszą, ale wydaje mi się, że kupiłam tą, która ma taki więcej tego wypełnienia, bo już przy kasie okazało się, że ona kosztowała 39 zł. No ale
nie będzie mi to przeszkadzało, bo ja lubię w sumie mieć taką poduszkę, żeby coś było w środku, żeby się lepiej spało. Ale myślałam o tym, że jak będzie mniej wypełnienia, to będzie mniej miejsca zajmowała, jak ją będę chować. No ale nie będę na razie i tak rzadziej chowam te rzeczy, więc taką jaką kupiłam, to już będę miała. I słuchajcie, potem jeszcze poszłam do Galerii Bronowskiej, wstąpiłam do Rossmana i tam znalazłam coś takiego, wege burger indyjski dla wegan, bez mięsa, bez soi, bo ja za bardzo nie mogę jeść soi, źle się czuję po soi. Co prawda ona jest z mąki orkiszowej, ale może nie będzie mi to bardzo przeszkadzało i ma dużo żelaza i wysoką zawartość błonnika. Postanowiłam, że wypróbuję, czy to będzie coś dobrego. Tak jeden raz sobie coś takiego kupiłam. Potem kupiłam dwie takie maseczki rękawiczkowe do dłoni i zobaczymy, czy będą dobre. Tropical Shake, Selfie Project i wygładzające, odżywiające, skóra miękka i gładka. I tutaj jest napisane, że co on zawiera? Wyciąg z orchidei i depantenol. Wziąłam sobie dwie takie, bo mi się te rękawiczki szybko bardzo kończą. Ostatnio mam jakieś na słodkie rzeczy, a też nie za bardzo mogę je jeść, więc kupiłam sobie takie małe, ryżowe takie kółeczka z czekoladą do kawy. Później była bardzo fajna promocja na skarpetki. Właśnie takie nawilżające, takie maseczki, że właśnie jak się kupi dwie, to dwie są za darmo, bo dwie plus dwie. Więc ja sobie wzięłam takie 20-minutowe maseczki i zawierają one olej makadamia, jedna, druga i trzecia. A jedne wzięłam z olejem kokosowym i po prostu za te dwie miałam za darmo, czyli one kosztowały 16 zł jedna, czyli za 32 zł były 4 w sumie, więc uważam, że opłacało się to. I a ponieważ ja i tak potrzebuję, wziąłam sobie takiego proteinowego batona kokosowego do pracy po prostu. I takie mydełko, zobaczcie, mydełko Isany, sensitive, czyli dla wrażliwych dłoni. I zobaczcie, no jaka grafika przepiękna zimowa i doszłam do wniosku, że no miło będzie sobie zimą coś takiego postawić w łazience, a było tylko jedno. Także tyle, tyle rzeczy kupiłam. O, moja torba. Taka właśnie ekologiczna, przywieziona z Madame Tussauds w Londynie. Po prostu sobie tam ją kupiłam do rzeczy, które kupiłam właśnie w Muzeum Madame Tussauds, w Muzeum Figur Woskowych. I po prostu te rzeczy nie miałam ich do czego włożyć, więc sobie kupiłam taką torbę, a teraz z nią chodzę. Piękna jest. I mam jeszcze jedną z takim złotym napisem, tutaj właśnie Madame Tussauds. I ze złotymi uszami, ale w sumie to jest taka wygodna, bo tamta ma takie jakby to złoto jest takie jakby skajowo-skórkowe, a tutaj jest to takie, że łatwo jest chować do środka na przykład do torebki taką torbę. No i w sumie bardziej chodzę z tą czarną. I jeszcze taka mała torebeczka, która ma uszy takie właśnie dłuższe. Ona jest, można powiedzieć, taką, nie jest mała, jest średniej wielkości. Nie zmieści się tutaj format A4 i w środku też ma właśnie dwie kieszonki. Ma kieszonkę taką tutaj zapinaną i kieszonkę z tej strony. Też ma długi pasek, że mają nosić, ale ja tak nie lubię. Tak to wygląda. I bardzo, bardzo mi się podoba. O, właśnie to jest złote. Tylko przez zdjęcie papierki. Chodź tu.
Widzicie? O, bardzo mi się podoba. Zobaczcie. Taka nieduża torebeczka. Dużo się jednak w niej mimo wszystko zmieści, więc czasami nawet jak się idzie gdzieś, czy do teatru, czy do kina, chce się zabrać po prostu więcej rzeczy, czy nawet na jakąś uroczystość, to ona właśnie pasuje, ale nie jest duża, nie jest takim shopperem po prostu, tylko jest taką torebeczką elegancką bardzo. Kosztowała 50 zł niecałe, więc naprawdę uważam, że to fajna jest. I ona jest trochę tak podobna do tych torebek Louis Vuitton, ale inny jest ten wzór, bo jest tutaj okrągłe takie kwiatki bardziej. Więc tak. I jeszcze jedna rzecz w tym właśnie sklepie, nie wiem jak on się nazywał. To jest pudrowy róż, ale ten pudrowy róż, kocyk ma pudrowy róż, więc ten pudrowy róż trochę wygląda na taki beżowy tutaj, ale jest to pudrowy róż, tylko w kamerze inaczej wygląda i w środku jest taki misiek. I zawsze chciałam mieć taką czapkę z pomponem. I ona bardzo ładnie wygląda, bo sobie ją zmierzyłam. Czasem naprawdę jest bardzo zimno, nie mam takiej ciepłej czapki, tylko mam takie, powiedziałabym, że raczej cienkie. Więc sobie po prostu wziąłam jeszcze taką czapeczkę. Zwłaszcza, że... Aha, nie, jeszcze wam coś pokażę. Byłam w Pepco i słuchajcie, zobaczyłam dwa takie szaliki. Ten jeden jest taki, właśnie tutaj ma takie różowe. I tak sobie pomyślałam, że będzie fajnie wyglądał z tą czapką, a jeszcze mam taki też różowy beret właśnie w takim bardzo podobnym kolorze, więc to będzie fajnie wyglądało, taki miśkowaty beret ze Stradivariusa, taką czapeczkę beret, a to, no słuchajcie, to idealnie pasuje, tylko to tak nie widać, bo po prostu no tak kamera inaczej pokazuje te kolory, ale to wygląda ekstra. I słuchajcie, ten szalik kosztował 19,99, więc uważam, że jest świetny. A drugi jest taki, jest prześliczny. I tak naprawdę ten był tylko jeden i ten mi bardziej pasuje do wszystkich rzeczy, które już posiadam. Więc po prostu, więc go wzięłam. Ale ten, ten kosztował tyle samo, 19,99. Takie fajne frędzle na końcu, takie jest bardzo puchate, niestety też obiera wszystko bardzo. Byłam w sukience granatowej, trochę mi ją obrał, ale jak po prostu chciałam sobie go tak przyłożyć do twarzy, to ma taką czerwień i będzie mi pasował do płaszcza i do wielu różnych rzeczy. Jest taki miśkowatym, luteńkim, piękny jest. Nie mogłam go nie wziąć, także tak. W każdym razie to jest wszystko, co sobie właśnie przywiozłam dzisiaj. No a tak naprawdę najbardziej mi zależało na tej poduszce i jeszcze muszę sobie kupić kołdrę, ale nie chciało mi się jej nosić po Ikei. Nosiłam tylko samą poduszkę. A po kołdrę pojadę kiedy indziej. Rozpakowałam tą poduszeczkę. Wygląda tak. Wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku, taka miękka. Ale wypełnienie oczywiście nie jest z piór, ponieważ ja nie mogę spać na takim wypełnieniu z piór, bo na przykład z puchu kaczego, ale ja patrzyłam na to, żeby właśnie było to jakieś tam poliestrowe, czy tam nie wiem. Nie wiem, czy to jest napisane. Machine wash 60 stopni, ale czekajcie. No nie wiem, w każdym razie to w ogóle nie jest sztuczne, bo ja muszę takie mieć. Alergicy nie zawsze mogą spać w puchowym. Jeszcze ostatnia rzecz, którą kupiłam w Ikei. Taki świeczniczek, który można wykorzystywać na różne rzeczy. Zobaczcie, z ptaszkami. Tu ptaszek. Tutaj taki zimowy ptaszek. Jakieś takie kulki, nie wiem, jarzębin, czy jakieś innych głogów, czy nie wiem czego. Tu znowu ptaszek. I można sobie tu coś powkładać, jakieś kosmetyki na przykład i mieć to jako pojemniczek, albo jako świeczniczek. Ja mam takie małe świeczuszki i tutaj sobie wstawię i myślę, że to będzie bardzo ładnie właśnie prześwitywać to światło przez te dziurki. A to są takie właśnie białe, zimowe gałązeczki i jeszcze mam kilka takich zimowych świeczników, jak to razem ustawię. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało. 4 coś to kosztowało.
więc nie było drogie i wzięłam. No jest to bardzo ładne, trzeba przyznać. Ten ptaszek tutaj stykujący taką banieczkę choinkową albo takiego jakiegoś głoga czy jarzębinkę. Ładne to jest, podoba mi się bardzo.